tacy jesteśmy. Twoje dzieci. Dzieci, które kochasz i które tutaj zaprosiłeś. Dziękujemy Ci, Ojcze, że właśnie tutaj nas gromadzisz, w tej wspólnocie, pośród sióstr i braci, pośród tych osób, które Ty stworzyłeś, które Ty kochasz, o których się troszczysz. Troszczysz się, Panie, o każdą i każdego z nas. Dziękuję Ci, Ojcze, za ten czas, który tutaj przygotowałeś dla nas. Dziękuję Ci, Ojcze, bo Ty jesteś dobry, bo Ty jesteś Bogiem pełnym miłości, Bogiem, który ma wspaniały plan dla nas, który zaprasza nas tutaj, bo przygotował dla nas wiele łask. Bądź uwielbiony, Ojcze. Ujrzę dziś cuda, które czynisz Ty. Ujrzę dziś cuda, które czynisz Ty. Naprzeciw mnie. Naprzeciw mnie. Ujrzę dziś cuda, które czynisz Ty. Przeciw mnie. Wszystko to, co powie o mnie Pan, wypełni się. Imię Boga Wszechmocnego, wszystko to, co powie o mnie Pan, wypełni się. Imię Boga Wszechmocnego, wszystko to, co powie o mnie Pan, wypełni się. Imię Boga Wszechmocnego, wszystko to, co powie o mnie Pan, wypełni się. Ponieważ we mnie jest znak Jego zwycięstwa, 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 znak Jego zwycięstwa. Ojcze, czynisz cuda każdego dnia w naszym życiu. Cuda małe, cuda wielkie, niektórych nie dostrzegamy, nie zauważamy. Ale Ty jesteś dobry, troszczysz się o nas i dajesz nam wszystko, czego nam potrzeba. To wszystko we właściwym czasie. Często, kiedy się nie spodziewamy, przychodzi wielka łaska. Często czekamy, znowu nie dostrzegamy jej, ale Ty jesteś. Jesteś obecny wciąż w naszym życiu. Jesteś naszym dobrym Ojcem. Wciąż o nas pamiętasz i nigdy nie zapomnisz. Wierzę w Ciebie, dobry Boże, i wierzę Tobie. Twoje obietnice, Twoje słowa. Ty dajesz mi tak wiele. Tak często tego nie dostrzegam. Właśnie tych małych rzeczy, które dzieją się każdego dnia, tych małych cudów. Uwielbiam Cię w każdym z nich, w tym, jak się troszczysz o mnie, w tym, jak jesteś dobry, w tym, jak mnie ogarniasz swoją miłością, przepełniasz, rozpalasz, w tym, jak mnie prowadzisz. Uwielbiam Cię, dobry Ojcze. Ufam Tobie. Naprzeciw mnie, w Ciebie zburzy każdy mur, wiarę mam. W Ciebie zburzy każdy mur, naprzeciw mnie, naprzeciw mnie. Wszystko to, co powie o mnie Pan, wypełni się. W imię Boga Wszechmocnego, wszystko to, co powie o mnie Pan, wypełni się. W imię Boga Wszechmocnego, wszystko to, co powie o mnie Pan, wypełni się. W imię Boga Wszechmocnego.
zwycięstwa, znak Jego 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 zwycięstwa. Tak, Panie, we mnie znak, Twój znak zwycięstwa. Ty jesteś we mnie, Ty jesteś w moim sercu. Ty, Panie, jedyny Bóg, Ty mnie naznaczyłeś, Ty wyryłeś swoje imię w moim sercu. I jesteś, Panie, jesteś. Dziękuję Ci za Twoją obecność. Dziękuję Ci za Twoją bliskość. Dziękuję Ci, Panie, że każdego dnia żyję w Twoim świetle. Żyję, bo Ty chcesz, Panie, abym żyła. Bo Ty jesteś dawcą życia. Ty dajesz mi każdy dzień. Ty patrzysz na mnie z miłością od samego rana, aż po sam wieczór i całą noc. Ty, Panie, znasz moje myśli, Ty znasz moje serce. Ty wiesz, Panie, o mnie wszystko. Dlatego staję przed Tobą teraz, taka, jaka jestem. Taki, jaki jestem. Z ufnością, z pokorą. Nie muszę udawać przed Tobą, Panie, bo Ty wszystko wiesz. Ty, Panie, wiesz, że Cię kocham. Ty wiesz, Panie, że pragnę Ci dziękować. Ty wiesz, Panie, że pragnę Ci dziękować, bo Ty jesteś moją siłą. Ty jesteś moją mocą. Ty, Panie, dajesz mi siłę, by pokonywać różne trudności w ciągu dnia. Ty dałeś mi, Panie, siłę, bym przyszła tutaj w ten wieczór, po całym dniu zmęczona, może zabiegana, ale Ty, Panie, mnie tu zaprosiłeś, by obdarzyć hojnie swoją obecnością. Bądź uwielbiony, Ojcze, bądź błogosławiony. Stoję tu w obecności Twej, myślę o dobrych dziełach Twoich rąk. Czekam tu cierpliwie, dziś by głos chcę znowu słuchać się. Uwielbiam Cię, Jezu. Ty objawiasz mi Ojca. Pomagasz mi odnaleźć drogę do Niego. Najlepszego Ojca. Ty Go znasz i Ty mnie poprowadzisz. Ufam Tobie. Staję w Twojej obecności. Oddaję się Tobie. A Ty poprowadź mnie. Niech moja słabość nie będzie przeszkodą. Każdy mur zostanie rozbity. Każda przeszkoda pokonana. Z Tobą, Jezu, to możliwe. Z Tobą mogę wszystko. Sam jestem słaby, ale kiedy otwieram serce na Twoją miłość, na Twoją obecność, mogę wszystko. Prowadź mnie. Prowadź mnie, Jezu, bym poznał Ojca, bym szedł drogą do Niego. Przychodź, Jezu, ze swoją miłością. Dodaj siły, kiedy słabnę. Podnieś mnie, kiedy upadnę. Podtrzymaj, kiedy się zachwieję. Poprowadź mnie, Jezu. Staję w Twojej obecności. Tobie się oddaję. Tobie ufam.
Jezu, za to, jaki jesteś. Jesteś dobry, jesteś moim przyjacielem, moim zbawicielem. Jesteś tym, który uczy mnie miłości każdego dnia. Ty, Jezu, pokazujesz nam Ojca, pokazujesz nam relację, jaką masz z Ojcem. Panie, i Ty uczysz nas każdego dnia, jak mamy żyć w naszych rodzinach, jak mamy odbijać tą miłość, którą Ty masz do Ojca, a Ojciec jest do Ciebie. Panie, my chcemy, patrząc na Ciebie, uczyć się tej miłości i dawać tą miłość naszym bliskim. Panie, chcemy być tacy jak Ty. Chcemy uczyć się od najlepszego mistrza, od naszego nauczyciela. Chcemy żyć tą miłością, którą otrzymujemy od Ciebie. Chcemy, Panie, by ta miłość żyła w nas, żyła w naszych rodzinach, byśmy w każdej osobie, którą stawiasz na naszej drodze, odkrywali Ciebie, odkrywali Twoją obecność, patrzyli na każdego Twoimi oczami, takimi jak Ty patrzysz na nas. Chcemy się tego uczyć od Ciebie, Panie. Chcemy Cię uwielbiać w tej miłości, którą otrzymujemy od Ciebie każdego dnia. Chcielibyśmy teraz w takiej modlitwie litanijnej zaprosić Jezusa do wszystkich sfer naszego życia, do tego, z czym się zmagamy, tego, gdzie Go brakuje. Zawierzmy to wszystko Jezusowi. Do mojego życia, do mojego małżeństwa. Zapraszam Cię, Jezu. Planów, marzeń. Zapraszam Cię, Jezu.
Cię, mnie Jezu. Zapraszam 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 Cię, mnie Jezu. Do wszystkich tych miejsc, do wszystkich tych sfer życia, tych wypowiedzianych i tych niewypowiedzianych. Zapraszamy Ciebie, Jezu. Ty przychodź. Ty przychodź w obfitości swych łask. Przychodź i posyłaj nam Ducha swego, Ducha Świętego. Niech On nas przemienia. Niech On nas ubogaca. Niech On da nam moc i siłę żyć, by trwać. Przychodź, Duchu Święty, rozlewaj się na nas. Przychodź, Duchu Święty, módl się w nas. Duchu Święty, ogarniaj nas, prowadź nas, wpalaj w nas to, co dobre, strzeż nas na drogach naszego życia. Święty, wypełniaj nas Twoją obecnością, wypełniaj nas Twoją miłością. Duchu Święty, niech Twoje światło świeci nad każdym krokiem, który stawiamy każdego dnia. Duchu Święty, przyjdź, przyjdź z Twoją mocą. Przyjdź z Twoją siłą, przyjdź z Twoją jednością. Jednocz nas, Duchu Święty, w naszych domach, w naszych rodzinach. Jednocz nas w naszej wspólnocie. Jednocz nas, Duchu Święty, w naszych miejscach pracy. Jednocz nas, Duchu Święty. Przychodź, Duchu Święty, wzywamy Cię. Przychodź z mocą, z siłą. Przychodź, tak jak każdy z nas tego potrzebuje. Przychodź też delikatnie, z lekkim powiewem. Przychodź też ta wyzbrana fala na morzu. Ty wiesz, czego potrzebujemy. Przychodź i oczyszczaj nas, jak ta czysta woda. Wlewaj nas miłość, miłość Ojca, miłość Syna.
Ona będzie naszym ukojeniem. Bądź uwielbiony, Duchu Święty, który jesteś w nas. Bądź uwielbiony, Boże, Trój jedyny. Prowadź nas, umacniaj. Bądź uwielbiony w naszej wspólnocie. Uwielbiony tutaj, w tej świątyni, tu gdzie się gromadzimy. Bądź uwielbiony zawsze i wszędzie. Pomódlmy się jeszcze teraz naszymi wspólnotowymi modlitwami. Oddajmy pod opiekę to miejsce i nas wszystkich Maryi i świętym aniołom. Potężna niebios, królowo i Pani aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłannictwo, by zrodzić tego, który zetrze głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż chówcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. Święty Michale, archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciwnie godziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I światłem niech będzie mi krzyż święty, a nigdy wodzem smok przeklęty. Idź precz, szatanie, duchu złości, nigdy mnie nie kuś do marności. Złe to, co proponujesz mi, sam swoją truciznę pij. Amen. I zaprośmy jeszcze teraz Ilonkę, która będzie do nas głosić. I pomódlmy się jeszcze na nią, wezwijmy obecności Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, napełnij Ilonkę, poprowadź ją. Daj jej mądrość, daj jej światło. Otwórz jej serce. Niech ona będzie narzędziem w Twoich rękach. Poprowadź ją, Duchu Święty. Przepełnij, mów do nas jej ustami. Amen. Tematem dzisiejszego nauczania będzie międzypokoleniowy przekaz wiary. Temat dla mnie ważny. Mam dzieci, co prawda już dorosłe, 30 lat, syn najstarszy, córka 28, 25 i 20. No ale mimo, że mam dorosłe dzieci, to jestem w trakcie cały czas przekazywania wiary. Ufam, że ten proces już się rozpoczął w mojej rodzinie i że będzie kontynuowany i zobaczę. Ufam na własne oczy moje dzieci, które wielbią naszego Ojca w niebie. Amen. Zacznijmy od takiego pytania, które chcę Wam zadać. Czy chcesz przekazywać wiarę? Tak? Każdy chce? Macie komu tam w otoczeniu, dzieciom, pokoleniu, które już nam rośnie? No i tym naszym też rówieśnikom, bo oni też potrzebują Jezusa. Ale głównie chcemy dzisiaj mówić o międzypokoleniowym przekazie wiary. A jaką wiarę chcesz przekazać? Żywą? To ma jeszcze jakiś pomysł? Skuteczną wiarę. Jaką? Prawdziwą. Jaką? Pełną radości. Dobrze. Więc ja, przygotowując się do tej konferencji, znalazłam taki podział na trzy poziomy wiary. Mi się bardzo spodobał, będę z niego korzystać. Witek Wilk w Szkole Wiary właśnie używał tego podziału na trzy poziomy wiary. Pierwszy poziom wiary to jest
ten poziom, w którym wierzymy w Boga. Zostaliśmy ochrzczeni, uczestniczymy w życiu sakramentalnym. Każdy z nas ma ten przywilej, że uczestniczy właśnie w takim życiu sakramentalnym, jest w Kościele, jest ochrzczony. Kiedy rozglądniemy się na osoby, które są w Kościele, na ich wiek, no to sami chyba macie też te spostrzeżenia, że osoby młode no, są w takim bardzo niskim procencie obecne na mszach. Więc ta wiara, która jakby opiera się na tym życiu sakramentalnym, jakby nie przyciąga tych osób. Nie widać w Kościele. Nas to martwi jako rodziców, jako my na te starsze pokolenia, bo już jestem tym starszym pokoleniem. To jest ten pierwszy poziom wiary. Drugi poziom wiary, wierzymy Bogu. Czyli wierzymy w to, co mówi Biblia. I wierzymy, że to, co mówi Biblia, jest prawdą. I mamy powołanie ewangelizacyjne. Chcemy tą wiarę głosić, więc można by powiedzieć, że już taki wspaniały poziom wiary, że chcemy się tą wiarą dzielić, ją przekazywać. Ale jest jeszcze trzeci poziom wiary. To jest wiara w to, że Słowo Boże mówi o mnie. A ja jestem obdarowana, ty jesteś obdarowany do głoszenia ewangelizacji z mocą. I to jest jakby ten poziom wiary, który no, mnie najbardziej pociąga. Nie wiem, jak ciebie. Chcesz ewangelizować z mocą? Głosić z mocą? Chcesz taką wiarę mieć? Ja myślę, że mamy teraz taki czas, kiedy ta wiara, kiedy głosimy ewangelizację z mocą, jest potrzebna temu pokoleniu, które właśnie ma teraz 18-17 lat, które jest zagubione, które pewne dla nich wartości religijne już nie istnieją. To wszystko musimy jakby odbudowywać. Kiedy ta wiara, reprezentujemy ludzi, jesteśmy ludźmi, którzy reprezentują wiarę na tym trzecim poziomie, czyli wierzymy, że Słowo Boże, czyli to, co jest w Biblii, to nie jest powiedziane kiedyś tam, nie jest powiedziane do kogoś, ale Bóg mówi o mnie, że te wszystkie słowa w Biblii, które są, one mówią o mnie i ja w to wierzę. To, że mamy przekazywać wiarę, Jezus nam przekazał w ostatnim rozkazie, takim rozkazie przed wniebowstąpieniem, po zmartwychwstaniu. W Ewangelii Marka czytamy rozdział 16, 15, 18. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Czy wierzysz, że to słowo jest prawdą? A czy wierzysz, że to Jezus mówi do ciebie? Tak, to jest słowo, które chcemy być na tym trzecim poziomie wiary, bo taką wiarę chcemy też przekazywać. Wierzymy, że to słowo mówi o nas. Idźcie i głoście poprzez moc Ducha Świętego i poprzez znaki i cuda. Właśnie w ten sposób apostołowie przekazywali wiarę. No i wiemy, że Kościół bardzo szybko rósł. Rósł w niesamowicie szybkim tempie. Więc przykład, chcemy brać przykład z najlepszych, tak? Tak, nie będziemy szukać daleko. W Biblii mamy te przykłady. One nas po prostu mają nieść w tym przekazie wiary. Jeżeli jesteś niezadowolony ze swoich dotychczasowych wysiłków przekazywania wiary wśród najbliższych, wśród swoich dzieci, no to zachęcam cię do skupienia na tym temacie. Będziemy uczyć się. Jakby taką motywem z Biblii, który mi posłużył do dalszej części konferencji, jest fragment z listu do Rzymian, rozdział 15, werset 18-19a. To mówi święty Paweł. Ośmielam się mówić jedynie o tym, czego Chrystus dokonał przeze mnie w doprowadzeniu pogan do wiary słowem i czynem, mocą znaków i cudów, mocą Ducha Bożego. I tu pięknie w tym fragmencie widać, jak Paweł daje nam, no, proste wskazówki na temat tego, jak doprowadzać pogan. No często no my w rodzinach jesteśmy wszyscy ochrzczeni, ale rozumiecie, o co chodzi. Chcemy, żeby ludzie doświadczyli tej wiary, która
naprawdę będzie tą relacją z Jezusem i to będzie ta wiara, wiara silna, wiara mocna, która pozwoli im wyrwać się z tego, w czym są teraz. Szczególnie to młode pokolenie, które, no, o które chcemy dzisiaj też potem się potem modlić. Pierwszy element tego przekazu to jest Słowem. Wiem, że Słowo było na początku. Ojciec Bóg stwarzał poprzez Słowo z nicości wszystko. Bo w Księdze Rodzaju czytamy, że na Słowo stawało się niebo. Bóg powiedział i się stało. Bóg powiedział to i to się stało. Bóg powiedział to i to się stało. Na moc Słowa z rzeczy niewidzialnych stawały się widzialne. I Słowo to jest bardzo potężny nośnik w świecie duchowym. To, co my mówimy między sobą, to wszystko w świecie duchowym znajduje odbiór, w zależności co mówimy. Są dwa odbiorniki, dobry i zły. Jest odbiornik śmierci, odbiornik życia. Każde nasze słowo gdzieś trafia. Ono nigdy nie zostaje w próżni. Nie ma czegoś takiego w życiu duchowym jak próżnia. Kiedy sobie to też uzmysłowiłam, no to trochę się wystraszyłam, bo nie różne rzeczy w życiu mówiłam. Niestety, a te słowa, które wypowiadałam właśnie w swoim domu rodzinnym, no to jakby teraz zbieram owoce tych różnych, tego mojego złego używania języka, który, no, to jest wiele lat potem trzeba pewne rzeczy odkręcać. Dlatego jakby uświadomienie sobie tego, czym jest język, nawet w takim potocznym znaczeniu, to już jest dużo, a jeszcze język w kwestiach wiary naszej, to już jest bardzo potężne narzędzie, które no, może robić znaki i cuda. No, widzimy to. Jezus, na imię Jezusa dzieją się różne rzeczy. My widzimy to w naszym życiu wiary. Więc nasze słowo, wierzymy, że nasze słowo ma moc, bo to, że Słowo Boga ma moc, wiemy z Biblii. Ale idziemy jeszcze dalej, bo wierzymy, że jeżeli Bóg mówił, że będziemy robić większe rzeczy niż On, to znaczy, że ja, Ty też masz taką samą moc. Amen. No, konsekwentnie idziemy. Więc w życiu wiary to nasze słowo odgrywa kluczową rolę. Bo od tego, jak i co mówisz o Bogu, zależy, czy dana osoba będzie chciała przyjść do Boga. I chciałabym, żebyśmy się zastanowili nad takimi paroma kwestiami z tym związanymi. Pierwsza rzecz. Czy jesteś dobrze nastawiony do osób, którym mówisz o Bogu? Bo ja w swoim życiu wielokrotnie no, mówiłam o Bogu, jakby posługując się narzędziem wychowawczym. Że no, chcąc, żeby moje dzieci były lepsze, to prosiłam ich o różne rzeczy, żeby poszły do spowiedzi, albo żeby poszły do kościoła. I jeszcze to mówiłam takim tonem, że no, po prostu uciekać, nie? Więc to są takie rzeczy, które podstawowe, że czy jesteś dobrze nastawiony do osób, którym mówisz o Bogu. Drugie pytanie. Czy kiedy mówisz o Bogu, to przekazujesz właściwy obraz Boga? W tym temacie ja miałam no, dużo fantazji, bo mówiłam, teraz już się to zmieniło na szczęście, ale nie przekazywałam tego, że moje dziecko ma ojca w niebie. Ono słyszało o jakimś Bogu, ale czy to jest tatuś, nie wiedziało. Więc czy kiedy mówisz o Bogu, to czy przekazujesz tą prostą informację, że masz Ojca w niebie. Kiedy podczas różnych rozmów, kiedy używam takiego sformułowania, że masz Ojca w niebie, to naprawdę robi wrażenie. To robi wrażenie na ludziach. To, jakby, to powala. To jest tak proste, a to po prostu otwiera już na początku drzwi do jakiejkolwiek rozmowy, kiedy mówisz, twój Ojciec w niebie cię kocha. To jest takie proste, ale trzeba się tego nauczyć. Czy jak mówisz o Jezusie, to czy przekazujesz tę najważniejszą wiadomość, że Jezus zbawia każdego, kto w Niego uwierzy? Imię Jezus w rozmowach nie pojawia się często. Jak mam wielu wierzących znajomych, ale imię Jezus jakby jest omijane w tych rozmowach. On jest tak, bo ono ma moc to imię, ono jest, daje siłę i ludzie wielokrotnie
nie chcę im to imię przejść przez gardło. A kiedy my wypowiadamy to imię, kiedy jesteśmy w jakimś towarzystwie czy wśród swoich dzieci, to przychodzi od razu obecność Jezusa. No to imię ma moc, więc używaj tego imienia Jezus, kiedy mówisz z innymi, ze swoimi dziećmi. Możesz mówić, co Jezus zrobił w Ewangelii, jak Jezus się zachowywał. Jezus jest ponad wszelką krytyką, nawet niewierzący Go chwalą. Mówi, że jak nie wierzą, że był Bogiem, to na Niego nie mogą nic powiedzieć, że On był okej, nie? Więc imię Jezus, kiedy mówimy nasze słowa o Bogu, niech Jezus będzie też na naszych ustach. Czy mówisz o Duchu Świętym? No, Duch Święty w rozmowach się chyba rzadko pojawia. Jest zapomniany. Ale chyba by się ucieszył, gdybyśmy też o nim mówili. Naszym dzieciom, jak jest Duch Święty, co robi. To są takie podstawowe rzeczy. Wydaje mi się, że wszyscy wszystko wiedzą, że nie trzeba nikomu nic mówić, ale te podstawowe rzeczy, właśnie to jest jak ten kerygmat, można powiedzieć, to takie głoszenie podstawowe jest potrzebne i nam wierzącym każdego dnia. Każdy z nas codziennie to musi usłyszeć, że ma Ojca w niebie, że Jezus go zbawił, że Duch Święty mu pomaga, mimo że się modlimy, mimo że modlimy się za chorych i modlimy się w językach i różne inne rzeczy. A ta podstawowa rzecz każdego dnia, że można dzieciom mówić w domu kerygmat, czyli Ojciec Cię kocha, Jezus umarł za Ciebie, Duch Święty Ci pomaga. No i potem możesz przyjść do kościoła, bo tam na Ciebie Jezus czeka. W tej kolejności. Nie? Więc jest bardzo ważne, jak i co mówisz o Bogu, bo od tego będzie zależał ten obraz Boga, który ta osoba będzie miała, ten przekaz nasz. No to często jest taki najważniejszy dla tych naszych osób najbliższych. Dobrze. Kartki mi się słowy. Dobra. Chwila przerwy na kartki. Całkiem potraciłem. Aha, dobra. Znalazły się. Także o tym imieniu Jezus, które już wspominałam, że ono robi takie wrażenie na ludziach, to my we wspólnocie też pamiętamy o tym, że kiedy mówimy coś w imieniu Jezusa, to nadajemy temu jeszcze większy autorytet. Kiedy my w imieniu Jezusa coś mówimy nad naszymi dziećmi, to się staje rzeczywiste, więc mogę w imieniu Jezusa ogłaszać. Dziecko moje, ogłaszam, że jesteś wspaniałym synem naszego Ojca w niebie, albo ogłaszam, że łaska spływa na ciebie. Bóg to zawsze daje, ty to ogłaszasz, ty jakby przywołujesz poprzez swoje słowo, bo my mamy taką moc. Bóg nam dał taką moc, że nasze słowa, bo przecież po to się modlimy, żeby Bóg nas wysłuchał. Używamy naszych ust, naszych modlitw, bo wierzymy, że Bóg nas wysłucha i że każde słowo jest odebrane. Więc to, co my wypowiadamy nad naszymi dziećmi, czy słowa błogosławieństwa, ci błogosławię, to jest wszystko jakby już przygotowanie tego gruntu pod to, żeby ten człowiek chciał przyjąć Boga. Ja miałam taki epizod w swoim życiu, kiedy przyjechała moja chrześnica z Niemiec, która miała 25 lat, już miała takich różnych była perypetiach życiowych, już dziecko miała. I wtedy, myśmy się długo nie widziały, ale ja jej powiedziałam w paru słowach, co Jezus zrobił dla nas, jaki jest Bóg. I ona była troszkę skrępowana, ale słuchała tego. A widziałam, że tak jakby troszkę chciała coś przyjąć, więc powiedziałam jej, to jak pojedziesz tam do Niemiec, to sobie posłuchaj na przykład Szkoły Wiary na internecie. Tam są takie rzeczy, które po prostu się dowiesz więcej o Bogu. I ona mi za tydzień napisała SMS-a.
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Ja byłam w całkowitym szoku, bo w życiu bym się nie spodziewała po niej takiego SMS-a. I co się okazało? Ona po prostu po tych moich paru słowach czuła się tak zachęcona, żeby jednak tego posłuchać, że doznała tam nawrócenia podczas tego słuchania na internecie tych głoszeń. Właśnie mówiła, ciocia, czemu mi nikt wcześniej nie powiedział, już tyle błędów popełniłam, dlaczego mi tego nikt wcześniej nie powiedział? Ja tego zawsze szukałam, no wiem, no wiesz, no Patusiu, no tak się zdarzyło, no nikt ci nie powiedział. I to była jeszcze taka fajna rzecz, bo ona chciała iść do spowiedzi i nie mogła, jakby cały czas miała takie przeszkody, żeby iść do tej spowiedzi, bo no była taka walka duchowa. I mówi, wiesz ciocia, z czwartku na piątek przyśnił mi się papież Franciszek i powiedział, Pat, idź do spowiedzi. I ona mówi, już jak rano się obudziła, mówi, że już jej nic nie przeszkadzało, że już nagle ciak na tej spowiedzi się wyspowiadała po iluś tam wielu latach. Więc to słowo, które wypowiadasz, ono przyniesie owoc. I chciałabym, żebyśmy podsumowując ten fragment o mocy naszego słowa, powtórzyli sobie takie zdanie. Moje słowo ma moc. Moje słowo. Ma moc dać życie i ma moc wzbudzić wiarę. Możesz to powiedzieć do osoby z prawej czy z lewej. Twoje słowo ma moc. Ma moc dać życie i ma moc wzbudzić wiarę. Druga rzecz, którą nam święty Paweł objawił w liście do Rzymian, co jest ważne w doprowadzaniu ludzi do wiary, to czyn. W liście Jakuba, pierwszy rozdział, 22 werset, a czytamy, wprowadzajcie słowo w czyn. To, że wprowadzamy to słowo, o tym właśnie, że chcemy głosić Ewangelię, że chcemy chodzić w mocy Ducha Świętego, że chcemy, by wśród nas były znaki i cuda obecności Jezusa. To wszystko dzieje się w naszej wspólnocie. To jest taki konkret, który już jakby przenosimy na nasze życie. I w naszej wspólnocie ta wiara, którą wyznajemy, ona się staje praktyczna, bo prowadzimy kursy. Mamy wiele kursów, robimy przecież kursy. Zapraszamy ludzi, chcemy, żeby oni też to przeżyli, co my jesteśmy do tego dobrze przygotowani. Kursy alfa, kiedy zapraszamy ludzi, którzy chcą może jeszcze w inny sposób wejść do poznać Boga. No tych propozycji jest dużo. Szkoły wiary, szkoły uzdrowienia. Dlatego cieszymy się bardzo, że mamy taką możliwość, że powstała tutaj szkoła nowej ewangelizacji, że my możemy tą Ewangelię tu tak głosić, że to jest tak wszystko przygotowane. Wspaniałe narzędzie. Wspaniałe narzędzie, że to tutaj jest. To jest wielka łaska. Amen? Tak, to się też z tego bardzo cieszę. Moje dzieci też udało mi się zachęcić do kursów i Kasia była w Nowym Życiu, to Kasia też na innych kursach, ale Jędruś młodszy był na Eurece, także udało się. Chwała Panu. Paweł w tym fragmencie mówiąc o tym, że przez znaki i że przez, no przepraszam, w sumie się kartki pomyliły. Ja już jestem z tego drugiego pokolenia. Młodzi muszą wybaczyć, kartki se pani starsza musi poukładać. A chciałam sobie w domu ponumerować. To był Duch Święty, on mi to mówił, a ja tego nie zrobiłam. Panie Boże, ratuj. Widzimy.
Nie, to jest odruch, to jest na koniec. Dobra. Proszę. Te, które nie potrzebuję. To jest bardzo dobra ta współpraca. Tak, oczywiście. Tak, to mogę dać. Czyn. To też było. O, sorry. To też było. Słuchajcie, konferencję pisałam półtorej tygodnia, więc nie ma żartów. Kartek trochę jest. Siedem. O, to i to jest to właśnie, co to potrzeba. Dobra. Dobrze. Bo mówimy o czym? Przypomnijcie mi. O czym mówimy? No tak, ale który punkt? No, pierwsze było słowo, tak? Dobrze. A teraz? Drugie co było? Czyn. Widzicie, bardzo dobrze. Pamiętacie wszystko. Bo ludzie na nas patrzą. No, na mnie też teraz patrzycie. Obserwują nas. Co robimy, jak się zachowujemy. Bo nie tylko we wspólnocie jesteśmy rozpoznawani jako ludzie wierzący, ale też jesteśmy rozpoznawani jako wierzący. No, przede wszystkim w domu. W domu nas znają najlepiej. Potem no, w pracy, znajomi, przyjaciele. I oni wszyscy nas obserwują. I chcemy być, ja chcę być no, spójna i wiarygodna, że to, co mówię, to też robię. I w życiu prywatnym, no ja już wiele lat idę drogą wiary, więc tam szlifuję te moje różne wady, te różne moje przypadłości, ale każdy z nas jakby też do tej dyscypliny takiej osobistej wezwany, no w życiu wiary to wiadomo, modlitwa, adoracja, tam msza, no to co wszystko, ale też takie pracowanie nad swoim charakterem. Bo inni wtedy widzą jakby, że my potwierdzamy swoim życiem to, co mówimy. Nie zawsze to się udaje, wiadomo, że no, wiele by można było o mnie opowiadać. No mam swoje zalety, mam swoje wady, ale cały czas głoszę. Mimo wszystko głoszę, mimo tych swoich wad głoszę, bo gdybym się no, skupiła na tym, że no, w tylu rzeczach zawaliłam, no to bym nie mogła głosić, ale ufam, że będzie coraz lepiej, a głosić nie przestaję, bo jak się sama słucham, to też moja wiara rośnie. Nie? Bo każdy jak coś powie na głos, to od razu jego wiara rośnie. W naszej wspólnocie są osoby i małżeństwa, i rodziny, które poprzez to, że spotkały Jezusa, zmieniło się ich życie, czyli no, w sferze takich czynów. To, co się dzieje w ich życiu, się zmieniło. Tu Romka bym chciała, żeby powiedział. Tak, jednak Romek. Poukładaj sobie kartki. Romka mnie prosiła powiedzieć też, jak to w naszej rodzinie wygląda. Jak część z was wie, myśmy takie swoje nawrócenie przeżyli 2 lata temu, mniej więcej, całą rodziną w zasadzie. Kiedyś poprzednio tego Boga w naszej rodzinie za bardzo nie było. Nie było jakiejś modlitwy wspólnej. No, nam przechodziliśmy w niedzielę, ale to w zasadzie, w moim wydaniu, to było tylko odfajkowanie niedzieli. Bo coś takiego ja wyniosłem z mojego domu rodzinnego. Ja miałem taki przekaz wiary, która, no, nie modliłem się nigdy z moimi rodzicami. No i ta msza była jaka była, odfajkowaniem niedzieli. Po naszym nawróceniu dużo się zmieniło. Wiadomo, że my jako rodzice chcemy budować swoją wiarę osobistą, więc jest i Pismo Święte, i jest modlitwa codzienna. Nasze dzieci bardzo szybko, mocno w to weszły. I w zasadzie nie wiem, kto bardziej kogo napędza teraz. Ten przekaz międzypokoleniowy się bardzo, bardzo wymieszał, bo nie wiem, kto więcej czerpie. No oni na pewno nas obserwują, oni patrzą na nas, więc widzą, jak my klękamy, widzą, jak bierzemy Pismo Święte do ręki, widzą, jak jesteśmy na wspólnocie, widzą też, że nasza wiara to nie jest tylko właśnie niedzielna Eucharystia, tylko staramy się być częściej.
I co ważne i chyba najważniejsze, że to jakby przekłada się też na to, jak żyjemy i co robimy, że staramy się naprawdę żyć zgodnie z Ewangelią. Natomiast to, co czerpiemy od nich, to jest dużo i o tym by można było naprawdę dużo mówić. Na pewno systematyczność, bo jak się dzieciom powiedziało, że się modlimy wieczorem, to się modlimy wieczorem i nie ma, że boli, że się nie modlimy, bo się modlimy, bo mamy się modlić. I choćby oni, nie wiem, co, jakbyśmy byli zmęczeni, to nasze dzieci nas do tego skutecznie jakby przymuszą. Jak zaczęliśmy czytać Słowo Boże wszyscy, no to czytamy. Czytamy faktycznie i czytamy powoli Stary Testament i równolegle czytamy Ewangelię. Zadają takie pytania, że już sięgamy po komentarze, bo nie jesteśmy w stanie też sami jakby odpowiadać na ich pytania, więc to też nam bardzo dużo wzmacnia naszą wiarę. Dzieci raz usłyszały na mszy, że się mamy błogosławić. Raz to usłyszały i teraz starszy zwłaszcza pilnuje tego 5 razy na dzień, więc błogosławimy się, więc to czerpiemy i nas pilnują w tym. I też w drugą stronę, w stronę moich rodziców. No, nasza zmiana, to, że myśmy się, naszych rodziców w zasadzie, to, że myśmy jakby zaczęli żyć w zgodzie z Ewangelią, znowu poszło dalej. Moja mama też była na Alfie, też zaczęło się coś zmieniać w jej życiu. Myślę, że po cichutku swoje doświadczenia też wzrasta. Także myślę, że to będzie się działać i ten przekaz międzypokoleniowy jest bardzo taki, to jest taka siatka, która idzie w każdą stronę i wszyscy sobie dużo przekazują. Amen. Starszy ma 9, młodszy ma 7. No moja Kasia córa bardzo zazdrościła, że wasze dzieci mają tak wspaniałych rodziców. Jeszcze jedną rzecz, co zapomniałem powiedzieć, a co jest bardzo ważne. Spontaniczność. My się uczymy od dzieci spontaniczności. I to no znowu mój młodszy syn, 7-latek, ma po prostu niesamowity dar do modlitwy, bo mi pewne rzeczy nie przychodzą do głowy, ale moja żona leży na łóżku i mówi, że ją brzuch boli, to 7-latek kładzie rękę na brzuch i modli się o uzdrowienie. Nikt o tym nie pomyślał. Ja o tym nie pomyślałem. Mi taka myśl przez głowę nie przeleciała. Natomiast 7-latkowi przeszło i w momencie zaczął się modlić. Od razu. Nie było, że ktoś patrzy, nie patrzy, że ktoś słucha, co ktoś sobie o tym pomyśli, po prostu zaczął się modlić. Gdy byliśmy w Gdyni i czekaliśmy na prom wycieczkowy, na który się musiały zdejść ludzie, żeby po prostu, żeby ten prom wypłynął, a ci ludzie nie przychodzili, to 7-latek po prostu podniósł ręce i zaczął się modlić do Pana Boga, żeby ludzie przyszli. I nie było dla niego ważne, że ktoś patrzy, po prostu zaczął się modlić i ludzie przyszli oczywiście. Także uczymy się spontaniczności. Chwała Panu. Spontaniczności i wiary, bo to była modlitwa z wiarą. I pięknie Romek tu przeszedł do następnego fragmentu, ale nim, który będzie właśnie fragment omówienia o ewangelizacji w znakach i cudach, ale nim do tego przejdziemy, podsumujmy ten temat o ważności naszych czynów. To też będzie takie zdanie podsumowujące. Cuda i znaki są częścią mojego życia. Możemy powtórzyć? Cuda. Nie cuda. To jest po prostu. Moje czyny mają wpływ na to, czy inni przyjdą do Jezusa. Moje czyny mają wpływ na to, czy inni przyjdą do Jezusa. I możesz to powiedzieć o sobie, z lewej czy z prawej. Twoje czyny mają wpływ na to, czy inni przyjdą do Jezusa. No i mocą znaków i cudów. Trzeci poziom wiary, pamiętam jaki był?
W co wierzymy na trzecim poziomie wiary? Że Słowo Boże mówi o mnie, konkretnie do mnie. I dlatego, że jest coraz więcej osób, które wierzą właśnie z tego trzeciego poziomu wiary, że Słowo Boże mówi o nich, to pojawiają się znaki i cuda w ich życiu. A pojawienie się tych znaków i cudów w ich życiu i ufam też w naszym życiu, to jest odpowiedź Boga na naszą wiarę. My wierzymy, Bóg odpowiada. Im większa nasza wiara, tym więcej znaków i cudów pośród nas. Jezus o wierze bardzo często i mówi z dużym naciskiem. I takie słowa Jezusa, że czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie? No chcemy, by znalazł wiarę, tak? Tą z trzeciego poziomu silną, żeby znalazł silny Kościół, Kościół pełen młodych ludzi, Kościół pełen wiary, tej z trzeciego poziomu, żeby się cieszył, bo przyjdzie do swojej oblubienicy. Jak będziemy przygotowani, to przyjdzie. Im więcej wiary, tym szybciej się z Nim spotkamy. W tym fragmencie właśnie listu do Rzymian, o którym się też opieram, Paweł właśnie mówi, że przyprowadził pogan poprzez znaki i cuda. Tak przeglądnęłam szybciutko Dzieje Apostolskie i zapisałam sobie, jakie to były znaki i cuda. No pierwszym cudem było nawrócenie świętego Pawła, no w okolicznościach niezwykłych, bo i błysk, i upadek z konia, i głos, i ślepota, więc ogromny znak. Potem uwolnienie z więzienia, powstało trzęsienie ziemi, kajdany opadły, Paweł mógł wyjść z więzienia, cudowne przepaski Pawła uzdrawiały chorych, anioł mu się na statku objawił, i że statek się nie rozbije i że dopłynie do brzegu, bo Paweł musi dotrzeć do Rzymu. Właśnie jest tu ojciec? Tak, bo tam właśnie mało o uzdrowieniach było u Pawła. No właśnie, tak właśnie zastanawiałam, że tam Piotr chodził, uzdrawiali, a Paweł tak, nie wiem. Inne znaki cuda. Bo na wyspie, tak? Tak, jest. Do tego nie dotarła, chwała Panu, święty Paweł uzdrowił. No i jeszcze Pawła ten żmija, nie? Urządliła i przy ognisku i to mu nie zaszkodziło. Czyli te słowa z Ewangelii świętego Marka, że nawet jakbyście co zatrutego wypili, tu akurat zatrutego ukuło Pawła, ale to mu nie zaszkodziło. Więc te znaki były. A czy w twoim życiu otrzymałeś jakiś znak z nieba, znak od Boga? Przypomnij sobie, na pewno. Ja miałam wiele, nie będę wam opowiadać, bo to nie jest autoreklama, ale każdy z nas, tak? Przypominacie sobie? Tak, bo wierzymy, że Słowo Boże mówi do nas. A jak wierzymy, że Słowo mówi do nas, no to też odpowiedź jest z nieba na to, co jak wierzymy. Dla wielu osób takim słowem od Boga są słowa poznania, które na czuwaniach mamy, czy podczas naszych spotkań. Coś konkretnego dana osoba mówi o kimś. Czasami są bardzo drobne szczegóły, no i to jest szok dla tej osoby, która to słyszy, bo mówisz, to jest do mnie, nie? To są takie rzeczy, które no, dla tej osoby są bardzo ważne. To są te znaki, które no tak można właśnie zweryfikować, że one są też w naszej wspólnocie. I chwała Panu za to, że mamy diakonię proroczą, która nas karmi słowem z nieba. To są znaki. A często właśnie te poznania dotyczą różnorodnych dolegliwości, chorób, no i wtedy, kiedy to przyjmiemy z wiarą, no to się dzieje. Trzeba przyjąć. Przyjąć, jak mówię, było słowo kiedyś, że Bóg uzdrawia na czuwaniu serca. Moją Kasię bolało serce. Wiem, Kasia, bierz to. Jak się biorę. Bierzemy, Pan Bóg daje, trzeba wziąć, bo jak nikt nie weźmie, no to się zmarnuje.
I te znaki i cuda w naszej wspólnocie są, one się manifestują, jest ich coraz więcej. Bardzo się z tego cieszymy, że są świadectwa. W ogóle tych uzdrowień teraz jest w Kościele bardzo dużo. Kto ma internet, to odsłuchuje. Implanty jakieś metalowe się tracą, ale nawet implanty, Witek Wilk mówił, że leżały obok z kręgosłupa przy łóżku. No po prostu są tak, no po prostu jak mówią, jak bajce, nie? Jak bajce. To już po prostu są takie cuda, że ach, aż się chce żyć, że mamy takiego Boga. No i wskrzeszenia też są. Ja się dowiedziałam, że święty Patryk, no, który do wycharyzmy nie należał, ale miał podobno ponad 60 wskrzeszeń. I to niektóre wskrzeszenia to były takie, że te osoby leżały już od wiele lat w grobie. Bo mój mąż mówił, ja się zawsze zastanawiam, jak jedna osoba mogła nawrócić cały kraj. To tam się musiały dziać znaki i cuda. Bosko też wskrzesił, no w ogóle ojciec Pio, no to też charyzmaty, znaki. W Kościele tego mamy bardzo dużo, przez całe wieki to było, ale teraz to się wylewa, tego jest teraz coraz więcej. Słyszymy, że nawet młodzi ludzie tam się modlą, już tam Marcin Zieliński, młody człowiek, zaczął się modlić, on się teraz modli, też głosi. Każdy z nas jest, jeżeli wierzymy w słowo, do tego powołany, że będziemy na chorych kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. A czy my potrzebujemy znaków i cudów? Potrzebujemy? Potrzebujemy, bo nawet w Ewangelii jest taki fragment, w Ewangelii świętego Jana w 14 rozdziale, że kiedy Jezus rozmawiał z Filipem, to nie wiem, czy jakby chciał jego wiarę wzmocnić, ale powiedział do niego wtedy takie słowa. Ewangelia Jana 14, 11, 12. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeśli zaś nie, to przynajmniej wierzcie ze względu na dzieła. Uroczyście zapewniam was, kto wierzy we mnie, będzie dokonywał takich samych dzieł, jakie ja czynię, a nawet dokona większych od nich. Także sam Jezus podkreślił ważność tych znaków, że potrzebujemy tych znaków i on je, zresztą jego cuda potwierdzały to, co głosił. I w tym międzypokoleniowym przekazie wiary poprzez te znaki i cuda my możemy ludziom powiedzieć, że Twój Bóg i mój Bóg to jest Bóg, który się o Ciebie troszczy, że to jest Ojciec, który jest dobrym Ojcem i troszczy się o swoje dzieci. I to, co On napisał, to się dzieje. To nie są słowa, które się kiedyś wydarzyły. Cuda i znaki bardzo mocno otwierają też na wiarę. A w tym międzypokoleniowym przekazie wiary w obecnym czasie cuda i znaki pozwalają ludziom, którzy stracili wiarę, wrócić do Boga. Ty i ja jesteśmy też do tego wyposażeni, bo wierzymy na tym trzecim poziomie, tak? Wierzymy? Amen. Im więcej razy to powiemy, tym to będzie skuteczniejsze. Słowo podsumowujące to jest następujące zdanie. Cuda i znaki są częścią mojego życia. Cuda i znaki są częścią mojego życia. Bóg może się mną posłużyć. Bóg może się mną posłużyć. I można to powiedzieć o sobie znowu. Cuda i znaki są częścią Twojego życia. Bóg może się Tobą posłużyć. Czyli mieliśmy już tak, przekaz wiary przez pierwsze, co było pierwsze? Słowo, drugie, czyn, trzecie, mocą znaków i cudów i czwarty najwspanialszy, nie wszystkie były fajne, ale na ten się bardzo cieszę, przekaz wiary przez moc Ducha Świętego.
Bo się dużo fajnych, ciekawych rzeczy dowiedziałam i wam to wszystko powiem. No, Duch Święty jest w nas od chwili Chrztu Świętego, tak? Każdy z nas ma Ducha Świętego. A Jezus też miał Ducha Świętego, tak? Tak. To czemu został nim namaszczony? Jeszcze raz. No bo w Jordanie wszedł do Jana i wtedy Duch spoczął w postaci gołębicy i usłyszał słowa. Dlaczego Jezus został namaszczony tym Duchem Świętym? Co się wtedy zaczęło od tego chrztu w Jordanie? Misja Jezusa. Tak najpierw był jakby tak osobą prywatną Jezus, taką trochę w swojej rodzinie, a potem już został namaszczony do konkretnej misji i Duch Święty na niego spoczął. Podobnie my, no, mamy Ducha Świętego od chwili Chrztu Świętego, tak? Jest w nas. I Duch Święty jest takie fajne zdanie, które się trzeba skupić, żeby je powtórzyć, ale ono jest wspaniałe, go bardzo lubię. Że Duch Święty jest we mnie ze względu na mnie. Powtórz. Duch Święty jest we mnie ze względu na mnie. Co to oznacza? No mamy Ducha Świętego po to, żeby On nas prowadził, uświęcał, żebyśmy wzrastali w łasce, żebyśmy na podstawie tego sakramentu Chrztu Świętego weszli w tą wiarę, która jest nam potrzebna. Ale druga część tego zdania jest taka, a Duch Święty spoczywa na mnie, czy można powiedzieć spoczywa na mnie, albo spoczywa, albo namaszcza mnie. Pokaż to. Spoczywa na mnie, namaszcza. Ze względu na innych, czyli na ciebie. On mnie namaścił dzisiaj ze względu na was. Duch Święty jest we mnie ze względu na mnie. Pomaga mi cały czas. Ale kiedy masz misję do wypełnienia, a ta misją jest też przekaz wiary, to wtedy Duch Święty spoczywa na tobie, żebyś ty innych prowadził. Czyli jest bardzo ważne, że my potrzebujemy Ducha Świętego. On nas musi cały czas namaszczać. I taki mi obraz przed głową, jak o tym namaszczeniu sobie mówiłam, że jak jesteśmy tacy namaszczeni tą oliwą, nie, spływamy, to kto by nas chciał złapać i zatrzymać, to już nas nie zatrzyma. My się ześlizgniemy, nie? Bo taki nie ma szans. Nie będzie za co złapać. Także to namaszczenie, im więcej, tym lepiej. O to się modlimy. Ja właśnie odsłuchałam takie wspaniałe nauczanie Petera Hockena pod tytułem Proroczy aspekt pontyfikatu papieża Franciszka. To takie niedawne nauczanie Petera Hockena. Peter Hocken to jest taki bardzo znany brytyjski duchowny, taki autorytet w kościele, historyk, który bada rozwój odnowy w Duchu Świętym i ruchu pentakostalnego badał w wieku XX. I on ma też kontakty z Ojcem Świętym, no i takie fajne rzeczy tam usłyszałam. Papież Ojciec Święty mówi tak, że jedynym sposobem, by żyć jak Jezus, jest przyjąć moc Ducha Świętego. I mówi o tym, że Duch Święty robi wiele nowych rzeczy w Kościele. Nawet mówił, że no, jest twórczy, nie powtarzam, że podczas mszy świętej, kiedy wszyscy jesteśmy w zasadzie, wszystko się dzieje tak samo, i to każda msza jest niepowtarzalnym wydarzeniem Ducha Świętego. Konsekracja się dzieje, ale co się dzieje w ludziach, jakie to wywołuje skutki, jak Duch Święty pracuje pod wpływem tego cudu eucharystycznego, bo to jest wielki cud i znak Eucharystii, po prostu wierzymy, że właśnie na słowo kapłana. Jakby on by nie powiedział, to by nie było. To będzie cały czas był ten opłatek, nie? Jest słowo, to się staje i Duch Święty pracuje w ludziach. Także to nawet w takich rzeczach, kiedy nam się wydaje, że może to raczej spokojnie, że Duch Święty nie ma dużo do roboty, to się dzieje. Dzieje się, na mszy się też bardzo dużo dzieje. I to, co mnie tak bardzo mi się podobało, to co Duch Święty robi teraz między wszystkimi chrześcijanami. O tym papież też mówi.
On chyba dlatego o tym mówi tak, bo sam się do tego przyznaje, że w 2006 roku, jak jeszcze był kardynałem w Argentynie, to przyszli do niego zielonoświątkowcy, że się chcą nad nim pomodlić. Czyli jak nad nim, to podejrzewam, że o Ducha Świętego. No i on od tego czasu się z nimi co miesiąc spotyka. I on się do dzisiaj spotyka, tylko to jakby nie jest w tych oficjalnych, w tej rozpisce jego, co jest taka do powszechnego użytku. Tylko on po prostu ma takie swoje prywatne spotkania z tymi zielonoświątkowcami i się razem modlą. I w tej dziedzinie właśnie Ducha Świętego Franciszek mówi tak, że teraz jest taki czas, że my możemy między kościołami zbierać z tego, co Duch Święty zasieje w innych kościołach. Jan Paweł II już jakby otworzył tą ścieżkę, bo on mówił tak, że ekumenizm to jest dzielenie się darami między kościołami. Czyli jeżeli my mamy jakiś dar, a chcieliby z niego skorzystać protestanci, że mogą. I my tak samo, że taka wymiana darów. A teraz mówi, że papież Franciszek mówi, że teraz jest taki czas, że możemy zbierać z tego, co Duch Święty zasiał i rządź z tego, co Duch Święty robi w innych kościołach. No, to jest piękne, tak? Jest to piękne, bo jeżeli chcemy przekazywać wiarę, to ten argument, że my jesteśmy podzieleni, to jest taka kula u nogi zawsze, nie? Że my po prostu tak, a wy sami jesteście podzieleni. A tu się dzieje coś takiego, że papież mówi, że my już możemy iść razem. Co zresztą, to jest udokumentowane, bo to jest w Adhortacji Evangelii Gaudium, paragraf 246. Tak, no wierzę temu, co tam słyszałam na internecie, bo nie sprawdzałam. I tu jakby też stajemy się bardziej czytelni przez to, że Duch Święty jakby robi takie rzeczy ku naszej jedności. To się dzieje na naszych oczach. Myśmy tego dożyli. To jest coś pięknego, coś wspaniałego. I mówi, Ojciec Święty mówi tak, że my nie musimy już czekać. My już teraz mamy zacząć iść razem, bo Bóg będzie nas jednoczył podczas drogi. Tak powiedział. I też jeszcze taka rzecz, która dla mnie, bo ja tu jestem jakby takim podwójnym agentem, bo ja tu kiedyś, jak byłam młoda, to tu była odnowa charyzmatyczna, modliła się, nie? Teraz jest wspólnota Radość, ona tu jest w Cieszynie, a kiedyś, kiedy ten kościół jeszcze był parafialny, pod parafię należał ten kościół się do Gorza, to tu były spotkania odnowy w Duchu Świętym. Ja miałam zaszczyt przyprowadzić tu odnowę na rejon cieszyński. Mówię to tak sobie z uśmiechem, ale no tak to było, że przeżyłam swój chrzest w Duchu Świętym. Mówię chrzest, bo właśnie papież powiedział, że możemy tego używać. Pierwszy raz oficjalnie można używać tego stwierdzenia, chrzest w Duchu Świętym. Bo kiedyś, no, że jest jeden chrzest, że nie należy to jakby dublować tych nazw, a teraz, i dlatego my w odnowie kiedyś tam nie mówiliśmy tego sformułowania chrzestu, tylko modlitwa o wylanie, o odnowienie darów Ducha Świętego. A papież mówi, nie, to jest chrzest w Duchu Świętym i to nie jest, że to jest dla wybranej grupy osób. Mówi, to jest dla każdego. Bo jak się odnowa go pytała, charyzmatyczna, czego od nas, Ojcze Święty, oczekujesz? On mówi, chcę, żeby każdy w Kościele miał doświadczenie chrztu w Duchu Świętym. No bo przeżyliście swoje jakby napełnienie Duchem Świętym swój chrzest? Ile osób coś takiego przeżyło już tu w tym Kościele? Podnieście rękę. No, trochę przeżyło. Jest to wydarzenie jedyne i niepowtarzalne? Jest to ważne? Jest to ważne. Jest to ważne, bo to jest ta moc, która nas uzdania do tego, byśmy mogli przekazywać z mocą to, co sami żeśmy otrzymali. I właśnie wracając do tej odnowy tutaj, to też jakby widzę w tym taki przekaz międzypokoleniowy, bo wtedy też byłam młodą dziewczyną, jak tu przyszłam, mam studentką, byśmy zaczynały się z koleżanką
tak prywatnie modlić w akademiku. Modliłyśmy się chyba przez 6 miesięcy do Ducha Świętego. Właśnie mieliśmy taki dobry zwyczaj, że zawsze o 9 rano i o 9 wieczorem, bo to była 3 godzina dnia i o tej godzinie wstąpił Duch Święty, to myśmy zawsze tego Ducha Świętego modliły. No i zaczęły osoby przychodzić z akademika i one no, też się z nami modliły. Bo tak właściwie po 6-7 miesiącach, bo też było na wiosnę, a na jesień żeśmy zaczęły, to się do nas chciał przyłączyć ówczesny duszpasterz akademicki ksiądz Jan Burek, bo o tym usłyszał właśnie, że my się tu modlimy, że on by też chciał posłuchać, a myśmy były trochę skrępowane, bo w językach żeśmy się modliły. No i on przyszedł i powiedział tak, że on chce, żeby to się rozprzestrzeniło na całe duszpasterstwo akademickie. Że on nas zachęca do tego i żebyśmy to nie prowadzili. Wtedy właśnie powstała ta grupa odnowy charyzmatycznej i ona, no na początku to była studencka grupa. Potem, żeśmy się spotykali przez 10 lat w Serce Świętego Michała Archanioła. Ja potem, no to już taki inny etap mojego życia był, ale nie będę się na nim skupiać, tylko na tym właśnie, że została jakby przekazana ta łaska odnowy charyzmatycznej tu na to miejsce. I ona jest kontynuowana. To jakby cały czas trwa. Teraz też grupa odnowy Radość w Cieszynie rozpoczęła szkołę wiary, więc też chcę ewangelizować. Chwała Panu, wszystko idzie dobrze, Duch Święty działa. A w tym roku jest właśnie 50-lecie odnowy charyzmatycznej i papież zaprosił odnowę do Rzymu w czerwcu i wszystkich chętnych zielonoświątkowców i powiedział, że będzie się modlił o nowe wylanie Ducha Świętego na cały Kościół. Nie wiem jak to, no, chwała Panu w czerwcu. No, chwała Panu. Także fajne newsy, co? Jestem dumna z tego odkrycia. No bo jest fajne, to jest fajne, nie? No i ten Duch Święty w tym przekazie wiary może nam bardzo pomóc. Bo to, czego my nie będziemy umieli zrobić, to zrobi Duch Święty. Bo wiemy, że czasami można się starać, a bez Ducha Świętego no to się nie dokona. I dlatego tak ważne jest, żeby ludzi też do tego doświadczenia doprowadzić. No tak jak sama apostołowie po zmartwychwstaniu, no dużo widzieli znaków, dużo widzieli cudów. Ewangelia im była głoszona, a potrzebowali zesłania Ducha Świętego. Także to jest jakby taki, no ważna rzecz, jeżeli chcemy kogoś naprawdę przyprowadzić, to Duch Święty, będziemy Go prosić też o to namaszczenie. I zdanie, które nas jak zakończy, to podsumujmy. Potrzebuję namaszczenia Duchem Świętym. Potrzebuję namaszczenia Duchem Świętym. I możesz to powiedzieć o sobie z prawej strony. Potrzebujesz namaszczenia Duchem Świętym. Godzina. Jeszcze będę też przy mikrofonie, bo się będę z Mariolką modliła. I chciałabym, żeby ta modlitwa, żebyśmy się na tej modlitwie skupili na młodym pokoleniu. Jeżeli słucham Ojca Świętego, a chcę Go słuchać, to i mówię, że można rządzić z tego, co jest posiane w innych kościołach, a tam sieją tak, że mówią, że miliard młodych przyjdzie do Jezusa. Takie rzeczy oni mówią. Ja nie wiem, ja w to chcę wierzyć, bo ja chcę w to wierzyć. Chcesz to wierzyć? No chcemy. Młodzi ludzie bardzo potrzebują Jezusa. No oni bardzo potrzebują. Więc teraz jedyne, co możemy w tym momencie dać, to nasza modlitwa za nich. Kiedy tu jesteśmy, o to namaszczenie. Najpierw może pomódlmy się za młode osoby, które tu są w naszym kościele. Takie osoby do lat, właśnie do którego roku życia? Do 30, spójrzmy. No. 35, dobra, 35. 35, zapraszamy tutaj do nas, tu, te osoby.
Młodzi, chodźcie, bo potrzebujecie modlitwy. A w was cała nadzieja, wy to potem dalej przekażecie. No. Popatrzcie, jaka wspólnota nasza jest wspaniała. Mamy tylu młodych. Chwała Panu. Możecie się zwrócić w zasadzie do tabernakulum w ten sposób. Tak. A my starzy. Będziemy teraz się za was modlić. Wyciągnijmy ręce nad naszą młodzieżą, nad naszą nadzieją. Kiedy nas już tu nie będzie, wy będziecie dalej przekazywać wiarę. No, tak to jest niestety. Ojcze, który kochasz nas, błogosławimy Ciebie w tych młodych, którzy tutaj są. Błogosławimy Ciebie w tym, że oni z wiarą teraz przychodzą do Ciebie. Ja Cię wielbię i błogosławię Cię, Ojcze, za tą wiarę, którą oni już mają. I proszę Cię, Duchu Święty, byś ich namaszczał coraz bardziej, by mieli coraz większą wiarę, bo od ich wiary zależy przyszły Kościół. Niech będą mocni tą wiarą, która jest wiarą w Twoje słowo, wiarą w to, że oni są tymi, którzy są potrzebni, że Twoje usta są potrzebne, Twoje słowa są potrzebne, Twoje czyny są potrzebne, Twoje czynienie znaków i cudów przez Twoje ręce, to jest potrzebne teraz Kościołowi, to jest potrzebne tym ludziom, do których Wy pójdziecie, bo Wy jako młodzi idziecie do młodych, oni Was będą słuchać. Niech to namaszczenie Was teraz się dokonuje w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja to ogłaszam nad wami, że mocą tych słów, które tu zostały wypowiedziane, mocą wiary, którą mamy, niech to się stanie w imieniu Jezusa. Niech to namaszczenie się teraz dokonuje w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa niech się dokonuje. Niech Duch Święty was wypełnia. Jego musi być bardzo dużo, bo wtedy, kiedy On się będzie z was wylewał, ten Duch, to wtedy On będzie mógł spływać na innych. Niech tego Ducha Świętego w życiu będzie coraz więcej. Niech coraz więcej. Niech spływa ta łaska i moc Ducha Świętego na naszych młodych. Ja się sprzeciwiam wszelkim trudnościom w ich życiu. Sprzeciwiam się wszelkim atakom na ich wiarę, wszelkim atakom na ich czystość, wszelkim atakom na ich życie osobiste. W imieniu Jezusa niech nie ma dostępu do nich żadna siła, która by chciała odciągnąć. W imieniu Jezusa ogłaszam ochronę, w imieniu Jezusa ogłaszam pełnię błogosławieństwa i łaski nad każdym z was, nad wszystkimi waszymi problemami. Ogłaszam zwycięstwo Jezusa Chrystusa. Nad każdą trudną myślą, nad jakąkolwiek depresją. Ja ogłaszam zwycięstwo w imieniu Jezusa. Nad problemami osobistymi, nad problemami związanymi z wyborem drogi życiowej. Ja ogłaszam zwycięstwo w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech to się teraz dokonuje, niech się teraz dokonuje. A wy przyjmujcie to namaszczenie, bo ono teraz w imieniu Jezusa się dokonuje nad wami. Na mocy tego słowa, które z wiarą wypowiadamy, Duch Święty przychodzi do was.
Tak, Duchu chwały, Duchu Pana, Duchu prawdy, Duchu mądrości i jedności, Ty stępuj teraz na to miejsce, stępuj na nas wszystkich, ale szczególnie na tych młodych, którzy potrzebują Twojej pomocy. Duchu, wypalaj w nich wszystko to, co nieświęte. Zabierz każdą pychę, każdy grzech, każdą wadę, wszystko to zniwecz. Ty zabierz każdy smutek i żal, każdy lęk, a w miejsce tego, Duchu Święty, rozpalaj w nich miłość. Rozpalaj, zapalaj ich serca Twoją miłością, Twoją mocą. Duchu Święty, Ty ich prowadź, Ty ich uświęcaj. Niech oni będą poświęceni Panu. Napełniaj ich i przenikaj swoją mocą, bo Duchu Święty, Ty jesteś Duchem Pana i Duchem chwały, Duchem radości, Duchem, który ma wszelką moc. I Ty, Duchu Święty, ufamy, że teraz wstępujesz z taką samą mocą, z jaką wstępowałeś w dniu Pięćdziesiątnicy na apostołów i na Maryję, bo Ty zawsze masz tę samą moc, Duchu Święty. Przychodź i wylewaj się w tym Kościele, w tej wspólnocie, na naszych młodych braci i siostry i na nas wszystkich. Duchu Święty, przenikaj nas. Teraz chcemy się wstawiać za tymi młodymi, których tutaj nie ma, z naszej wspólnoty. Duchu Święty, Ty teraz przychodź do nich, przychodź do tych osób, które dzisiaj tu miały być, a nie przyszły, z powodu różnych trudności. Duchu Święty, ja teraz wzywam Twojej mocy nad nimi, ja wzywam Twojej łaski nad ich życiem. Wylewaj teraz, Duchu, na te osoby, które są w domach, które przeżywają różne problemy, różne kryzysy, przeżywają jakieś cierpienie, Duchu Święty. Ja przyzywam Twojej mocy, Twojej łaski, Duchu Święty. Przychodź teraz, Duchu Święty, do nich. Przychodź i wylewaj się, przychodź i napełniaj ich. Niech wiara się w nich wzmacnia teraz. Niech odchodzą wszelkie złe duchy, które ich teraz męczą. Niech nie ma do nich dostępu żadne zło. W imieniu Jezusa temu się sprzeciwiamy. Chcemy tylko łaski dla nich. Duchu Święty, teraz przychodź do nich w domach, przychodź do nich tam, gdzie są teraz, z tego miejsca, jeżeli nas słuchają też przez internet. Przyjmijcie tą łaskę Ducha Świętego teraz, przyjmijcie tą moc, ona jest dla was. Dar Ojca, dar Jezusa dla swoich dzieci, dar Ducha Świętego dla was. Przyjmijcie to namaszczenie z wiarą,
Przyjmijcie to namaszczenie z wiarą. Wylewaj się, Duchu Święty, wylewaj się. Poddał się miłości Twej. Znalazłeś mnie, Panie, blisko być chcesz, bliższe ja też pragnę Cię. O tych osobach, wy je znacie, myśmy o nich podczas tej modlitwy. Działaj we mnie, działaj w nas. Ty przychodzisz tam, gdzie Ciebie pragną, gdzie Ciebie oczekują. Wzbudź, bracie i siostro, teraz takie wielkie pragnienie Ducha Świętego. Zapraszaj Go do swego serca. Wołaj na cały głos, Duchu Święty, spłyń. Duchu Pana, wypełnij się we mnie, spłyń na mnie. Wypal wszystko to, co złe. Rozpal moją miłość. Duchu Pana, przyjdź. Stąp na mnie. Namaszczaj mnie. Duchu Święty, bo Ty kierujesz moimi krokami. Duchu, nikt bez Twojej pomocy nie może powiedzieć, Panem jest Jezus. Ja proszę Ciebie, wyryj to święte imię Jezus w moim sercu, w moich myślach, w mojej duszy, na mojej dłoni. Duchu Święty, spływaj z tą wielką mocą, spływaj w nowy sposób, bo dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, Ty łamiesz wszelkie schematy. Duchu Święty, stępuj na nas, tak jak stępowałeś w domu setnika Korneliusza, nawet na pogan. I wtedy działy się cuda, bo gdzie Ty stępujesz, tam dzieją się znaki i cuda.
tam ludzie mówią językami, tam są proroctwa, tam jest wielkie uwielbienie Boga, tam jest radość, jedność. Duchu Święty, chwalimy Cię, uwielbiamy Cię, stępuj na nas, stępuj na naszą wspólnotę, na młodych i na tych starszych wiekiem, ale przecież wszyscy jesteśmy młodzi duchem. Duchu, przyjdź. Działaj, działaj i spraw, bym głosiła Ewangelię całemu światu, bym dzieliła się swoją wiarą z moimi bliskimi, z moimi wszystkimi, którzy mnie otaczają. Duchu Święty, ja chcę głosić dobrą nowinę całemu światu i tylko Ty możesz mnie do tego uzdolnić, bo Ty dajesz mi odwagę, Duchu Święty, Ty mnie prowadzisz. Ty dajesz mi bliskość Twoją, bliskość naszego Pana. Ty dajesz mi odwagę, jaką mieli królowie, jaką miał Dawid. Ty dajesz mi swoją mądrość, jaką mieli prorocy, Duchu Święty, bo Ty uzdalniasz mnie do misji, do tego, do czego mnie posyłasz, bo ja bez Twojej pomocy i siły nie poradzę sobie. Duchu Święty, spływaj i działaj w nas. Oczywiście, Duchu, chcemy, byś Ty działał w nas, ale też bardzo chcemy, byś Ty działał w tych młodych ludziach z naszego miasta, których tutaj nie ma, którzy jeszcze o Tobie nic nie wiedzą. Chcemy ich teraz otoczyć modlitwą. Te osoby w gimnazjach, te osoby w liceach, osoby na uniwersytecie, młode osoby. Duchu Święty, teraz ja ogłaszam w Twoim imieniu to, że oni Ciebie poznają, że przyjdą do Ciebie, że to się stanie w Twoim świętym imieniu, przez moc Ducha Świętego, poprzez znaki i cuda i także poprzez nasze usta i poprzez nas. Teraz wzywam Cię, Duchu Święty, przychodź do tych osób, przychodź do tych osób teraz ze swoją łaską. Niech to nasze wstawiennictwo, które z wiarą wznosimy za nich, za te osoby, które biorą narkotyki, niech się dzieją w Twoim imieniu liczne uzdrowienia w tym mieście z narkotyków. Duchu Święty, niech z pornografii uzdrowienia w Twoim imieniu się dokonują, w Twoim imieniu Jezus. Od wszelkich uzależnień, nadużyć seksualnych. Duchu Święty, w Twoim imieniu ogłaszam zwycięstwo nad nimi. Duchu Święty, wylewaj się teraz. To teraz możemy zrobić, to jest jedyna pomoc, którą teraz możemy im dać. Chcemy to uczynić. Duchu Święty, wylewaj się obficie teraz. Tam, gdzie jest grzech, tam Ty przyjdź, Duchu Święty, na nasze słowo, bo Ty potrzebujesz naszej wiary, byś się mógł rozlewać ze swoimi łaskami. To przez naszą wiarę oni mogą przyjść do Ciebie. Z tą wiarą teraz, tą wiarą, jaką mamy, z tą wiarą do Ciebie wołamy. Ratuj ich, Jezu. Duchu Święty, przychodź im teraz z pomocą, Duchu Święty. Teraz, w tym momencie, niech się dzieją uwolnienia, niech Twoja łaska przychodzi do tych miejsc, do których my nie możemy w tym momencie dotrzeć. Duchu Święty, dokonuj tego. Przychodź, Duchu Święty, wzywamy Cię do tych osób. Wzywamy Cię, Duchu Święty. Wylewaj się.
niech usłyszą Twój głos, Jezu, teraz. Chcesz mnie, Panie, blisko być chcesz, wiesz, że ja też pragnę Cię. Śpiewajmy w imieniu tej młodzieży, która tego potrzebuje. Niech Twoje usta będą ustami tych, którzy jeszcze się nie modlą. Wołam Cię, Panie, usłysz mnie, tu Ciebie chcę znieść ręce swe. Budzisz we mnie Przyjdź jak potężny wiatr, Duchu Święty, przyjdź do nich teraz, przyjdź Duchu Święty. Teraz wzywamy Ciebie nad ich życiem, Duchu Święty, jak potężny wiatr, wstępuj na nich. Ty dajesz mi wiarę. Ja potrzebuję dziś jeszcze więcej wiary. Duchu Święty, przymnażaj mi wiary, bo moją wiarą jest to, że ja wierzę w mojego Pana Jezusa i ogłaszam, że On jest moim Mesjaszem. Ja wierzę, że On umarł za moje grzechy i zmartwychwstał, abym ja mogła żyć wiecznie. Duchu Święty, Ty jesteś zamknięty w Słowie, a Twoje Słowo leczy, uzdrawia. Uzdrawia moją duszę i leczy moje ciało. Duchu Święty, ja proszę Ciebie, byś działał w nas i przez nas, zwłaszcza też przez naszych wstawienników. Niech dzieją się jeszcze większe cuda, niech dzieją się uzdrowienia Twoją mocą, Duchu Święty, bo my chcemy być Twoimi narzędziami. Duchu Święty, działaj w nas. Ojcze, nasz Tatusiu w niebie, wielbię Cię Jezu, wielbię Cię też Duchu Święty za to wszystko, czego doświadczyliśmy podczas tego spotkania, za tą łaskę, którą każdy z nas otrzymał, za to, co uczyniłeś poza murami tego Kościoła. Wierzymy, że uczyniłeś wiele rzeczy w czasie naszej modlitwy. Ja Cię uwielbiam, ja Cię błogosławię w tym, że Ty przychodzisz, kiedy my z wiarą wzywamy Ciebie, kiedy z wiarą ogłaszamy, co Ty możesz uczynić dla innych. Ja Cię błogosławię w tym, co Ty czynisz. Ja Cię uwielbiam i błogosławię Twoje święte imię. Błogosławię Cię, Ojcze, i wywyższam w tym wszystkim, co się jeszcze wydarzy.
w tych obietnicach, które mówią o tym, że wielu, wielu młodych przyjdzie do Kościoła i to będzie przez moc Ducha Świętego się działo, przez poruszenia. Duch Święty będzie nam bardzo pomagał w tym, żebyśmy młodych przyprowadzali do Kościoła, bo to jest czas, kiedy On chce młodych przyprowadzać. Błogosławię Cię za tą obietnicę. Teraz na zakończenie w modlitwie litanijnej uwielbij Boga i podziękuj za to, co On czyni w Twoim życiu. Panie, dziękuję Ci, że jesteś blisko mnie. Uwielbiam Twoje święte imię. Wywyższam Cię. Dziękuję, że przemieniasz moje życie i stwarzasz mnie na nowo. Chwalę Cię, Panie. Dziękuję, że kierujesz moimi myślami. Włącz się, bracie i siostro, w tą modlitwę. Dzięki Ci, Panie, chwalimy Cię. Ożywiasz swój Kościół. Dziękuję Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, bo Ty nas przemieniasz, bo Ty dajesz nam nowe życie. Wielbimy Twoje święte imię i wysławiamy Cię. Życie mamy w Nim. My wierzymy w śmierć na
krzyżu. My wierzymy, że zwyciężył zło. My wierzymy w zmartwychwstanie i że Pan powróci znów. My wierzymy w Boga Ojca. My wierzymy w Syna Moc. My wierzymy w Duchu Świętym i że życie mamy w Nim. My wierzymy w śmierć na krzyżu. My wierzymy, że zwyciężył zło. My wierzymy w zmartwychwstanie i że Pan powróci znów. My zgubieni swój odnajdą dom, miłość pełna w nim zapanuje znów. Kościół wreszcie nie pokona świat, wiarę swą mamy w nim. Amen. Siądźmy na chwileczkę jeszcze, moi drodzy. Bo jeszcze z wiarą musicie jeszcze jedną rzecz przyjąć. Bo modliliśmy się przed tym spotkaniem z diakonią proroczą i Pan to pięknie jakby potwierdził to, co dzisiaj było na spotkaniu, bo było bardzo, z kilku źródeł łączyło się nam taki obraz światła. Mieliśmy kilka obrazów tego, że przyjmujemy światło i musimy się nim napełnić, ale potem mamy go dawać. I było w różnych formach ten obraz, już nie będziemy tam szczegółów rozwijać, ale światło, które sam przyjmuję, muszę się dać oświecić, muszę sam zacząć płonąć, być przeniknięty światłem, żeby to światło dawać. I były takie słowa, że już nadszedł czas. Że już nie jest czas, żeby tylko się uczyć i nie kurczowo mówić, że jestem ciągle tym, który musi się uczyć, ale jest czas, żeby zacząć w końcu wychodzić. Był taki piękny obraz człowieka, który jest w tym stroju studenta i próbuje ciągle ten strój studenta na sobie trzymać, chociaż to się już czas studiów skończył, ktoś go próbuje ściągnąć, a on to próbuje trzymać. Koniec. Czas wyjść, czas ewangelizować, czas do tego, by robić wielkie rzeczy w imię Pana. I był też taki piękny obraz tego, że idziemy za światłem, którym jest nasz Pan i będzie czynił, i to potwierdzenie też tego, co mówiła Ilonka o tym, że chodźcie chłopaki, chodźcie, było o was, tak. Chodźcie, chodźcie. Tego, że fale wody odsłaniają ciągle nowe rzeczy, by wszystko stało się nowe, by wielkie znaki się działy. To jest moje i twoje wezwanie. Ten świat nie jutro, ten świat dzisiaj potrzebuje przekazywania wiary. Ten świat dzisiaj potrzebuje, bym przekazał wiarę, którą zaczerpnąłem, światło, którym zacząłem ja świecić. Ty to światło już czerpiesz to dawno. Trzeba zacząć to światło przekazywać dalej. Bez strachu i bez lęku. Wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Amen. Koniec kazania trzeciego. Moi drodzy, ważna rzecz. Zaczynamy w piątek. Jaki kurs? Alleluja! I Agatka ma kilka ważnych ogłoszeń, a ja jeszcze mówię, że jest jeszcze trochę wolnych miejsc. Więc może masz ostatni dzień, dzisiaj albo jutro, powiedzieć komuś, wiesz co, może byś się wybrał na nowe życie. Może ktoś by tego potrzebował. Agatko, dawaj. Ja tylko tak szybko, a propos przekazywania wiary dalej, to jutro właśnie nowe pokolenie zaczyna nowe życie i to nowe pokolenie potrzebuje swojego przekazu wiary i pomocy przy zmywaniu. O, także tak. Jeżeli ktoś dysponuje czasem w jakimkolwiek czasie przez ten weekend, to ja tam będę z tyłu stała i bardzo, bardzo prosimy o wsparcie.
Tak. W sobotę jest też czuwanie w Jabłonkowie, więc kto by chciał się tam wybrać, pouwielbiać i modlić się o uzdrowienie, to Jabłonków City od 18.30 o 19.00 mniej więcej Eucharystia. Ojciec Efraim będzie się tam modlił po długim czasie. Jabłonków już o nim zapomniał. Pojedzie odnowić swoją obecność. W środę w czeskim Cieszynie będzie Wieczór Chwał. Takie uwielbienie pierwszy raz tam po czeskiej stronie. Taki wieczór uwielbienia od 19.00 w środę. Czeski Cieszyn w kościele. I weekend następny jest rekolekcje w ciszy. Moi drodzy, są jeszcze trochę wolnych miejsc na kurs Emaus. Nie ma dużo, zostało naprawdę dosłownie parę wolnych miejsc na kurs Emaus. I na kurs Jakub są jeszcze miejsca. Więc piękny kurs, też który dla mężczyzn można zachęcić. Często to jest najlepszy kurs, żeby pierwszy trafił facet. Bo on nowego życia jeszcze nie przeżyje. To dla niego jest level taki zbyt emocjonalny, ale Jakuba przeżyje dobrze. Bo Jakub jest takim męskim kursem, same chłopy, super się to przeżywa. Jacek się uśmiecha, bo to jest prawda. Jak było fajnie, jakbyśmy razem na nim. I więc serdecznie zapraszam. Moi drodzy, zbliża się też Wielki Post. Przypominam o tym, żeby myśleć o tym poście. Bo chcemy też modlitwą i postem też walczyć o ewangelizację. Pamiętajcie o poście, myślcie już o nim. Niech on was dojrzewa, może już powoli ktoś zaczyna. W Wielkim Poście robimy też dużo rekolekcji szkolnych. Jakby ktoś miał czasami do południa czas, bo to najczęściej jest poniedziałek, wtorek, środa, prawie we wszystkich tygodniach Wielkiego Postu, czyli od marca do połowy kwietnia, chciał trochę pomóc, to niech się zgłosi do Agatki albo do Kasi, że mogę tam jakiś pomóc, w jakimś tygodniu, na przykład poniedziałek, jakiś dzień mogę pomóc do południa. Jeżeli masz do południa czas, coś z nami zrobić z dzieciakami, z młodzieżą, będzie się tam działo, różne rzeczy. Jesteśmy tu w okolicy, w Ogrodzonej, będziemy na rekolekcjach, w Ochabach, na Mnisztwie, będziemy, no tych miejsc jest dużo, jest chyba 7-8 miejsc, gdzie będziemy, więc jakbyś chciał trochę pomóc, może nic nie potrafisz, to by się wydaje, a Agatka z ciebie wszystko wyciągnie. I ostatnie ważne ogłoszenie. Jutro wraca ojciec Efraim. Od 8 do 10 przylatuje do naszego kraju, więc modlimy się, co by doleciał i cieszymy się. Zobaczymy, jak się zmienił. Niech Boże błogosławieństwo was w tym przenoszeniu wiary prowadzi. Pan z wami. Niech was błogosławi. Strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie ewangelizować, przekazywać wiarę. Amen.